zbiorach Muzeum Papiernictwa znajduje się obecnie ponad 6 tysięcy obiektów. Blisko 4 tysiące z nich stanowią papiery historyczne. Bogata kolekcja Dusznickiego Muzeum zawiera również papiery artystyczne, spośród których 8 listopada światło dzienne ujrzało 56 ekslibrysów o tematyce m.in. przyrodniczej oraz muzycznej autorstwa Zdzisława Milacha. To jest grafika, która jest przeznaczona do książki, to jest znak własnościowy instytucji bądź osoby prywatnej. Natomiast w celach kolekcjonerskich te ekslibrysy były na większych matrycach, czy z większych matryc odbijane. I praktykował to też Milach, czyli możemy spotkać na przykład ekslibrys, czyli małych formatów grafikę, który później jest powielony już w większym formacie i jest czystą grafiką. Ta wystawa, ekslibrysy oraz grafiki zostały podzielone tematycznie i w miarę możliwości w układzie chronologicznym. Także to jest pewien system, który, można powiedzieć, obowiązuje w sztuce ekslibrysowej. I tutaj są tematycznie w układach właśnie takich tematycznych te ekslibrysy, czyli przyrodnicze, marynistyczne, muzyczne, portretowe, akty oczywiście też kobiece. Tak samo tematycznie pogrupowałam grafikę. Dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zapytaliśmy, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tej wystawy. Otóż przed kilkoma laty zgłoszono propozycję, by Muzeum Papiernictwa zakupiło zbiór grafik wykonanych przez nieznanego mi wówczas artystę Zdzisława Milacha. My mamy w naszych zbiorach dość dużo grafik, różnych grafik, głównie są to ekslibrisy. W ogóle Muzeum Papiernictwa jest instytucją gromadzącą różnego typu prace wykonane na papierze, dlatego my zainteresowaliśmy się pracami Zdzisława Milacha jako tymi, które odbito właśnie na papierze. Tamten zbiór, który wówczas zakupiliśmy, był właściwie takim pierwszym krokiem do gromadzenia twórczości Zdzisława Milacha. I po pewnym czasie okazało się, że tych ekslibrysów jest tyle, że moglibyśmy wykonać wystawę. Oprócz ekslibrysów pochodzących ze zbiorów Muzeum Papiernictwa, ekspozycja Zdzisław Milach Grafika prezentuje około 20 prac z prywatnej kolekcji Krystyny Toczyńskiej-Rudysz, dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach 1972-2001. Mieszkał w Kłodzku, urodził się w Kłodzku, mieszkał w pięknym barokowym domku babci swojej, pani Milachowej, która była profesorką rosyjskiego w gimnazjum kłodzkim, a potem po studiach wrócił do Kłodzka, ożenił się także z artystką, malarką. Miał dwoje wspaniałych dzieci, syna i córkę, Aurelię, którą bardzo kochał, zresztą uroczą dziewczynę, również kończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dzisiaj gdzieś fruwa po świecie. A sam Zdzichu był pogodny, przede wszystkim bardzo zdolny, bardzo kontaktowy, bardzo przyjacielski i wszyscy go tak wspominamy, nie robiący problemów nawet wtedy, kiedy rzeczywiście życie dawało mu dobrze popalić. No i jak już wyjechał z Kłodzka przez Warszawę, potem pojechał na Mazury, bo kochał jeziora, to mieliśmy bardzo często kontakt, dostawałam od niego grafiki, na temat których musiałam się później wypowiedzieć, czy mi się podobały i tak dalej. I w ten sposób zebrała się kolekcja grafik Zdzicha, a potem, kiedy mu było już bardzo ciężko, kiedy chorował, sprzedawałam te grafiki w jego imieniu, oferowałam ludziom. No i wtedy, kiedy zmarł, zostałam z całym zbiorem grafik po uzgodnieniu z córką. Doszliśmy do wniosku, że przekażemy te grafiki, w tym dużo ekslibrysów, do Dusznik, do muzeum i resztę do muzeum w Kłodzku. Podczas wernisażu odbyła się prelekcja Andrzeja Znamirowskiego na temat ekslibrysów. Technik graficzny, którym się wykonuje grafiki, w tym także ekslibrysy, jest ponad 30. Te, które tutaj widzimy na wystawie, to są wykonane techniką cynkografii i techniką linorytu. Funkcją ekslibrysu jest bycie w książce i oznaczenie właściciela książki. Natomiast wiek XX spowodował, że ten ekslibris stał się samodzielnym dziełem sztuki i funkcjonuje również jako
obiekt kolekcjonerstwa i obiekt wystawienniczy. Wystawiając ekslibrisy, wystawiamy je tak samo jak i grafikę, z tym, że grafika pozwala widzowi na dowolną interpretację tego, co twórca chciał przedstawić. Natomiast ekslibris ma tą specyficzność, że zinterpretować go mogą tylko dwie osoby. To znaczy twórca i właściciel, dla którego ten ekslibris został zrobiony. Tylko oni wiedzą, o co w tym ekslibrisie chodzi, dlaczego jest taki rysunek, dlaczego są takie napisy, dlaczego jest taka kompozycja. Natomiast wszyscy inni, wszyscy widzowie, którzy oglądają ekslibrisy, mogą się bardziej lub mniej prawidłowo domyślać, o co twórcy chodziło i jaki i kim jest właściciel. To jest ta specyfika ekslibrisu. Otwarcie wystawy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja odwiedzających ekspozycję była liczna. To jest wystawa naszego przyjaciela. Tutaj jesteśmy z koleżanką Darzynką Piasecką. Myśmy się przyjaźnili z Zichem Milachem. Tu jest nawet ekslibris mojego męża. A te wszystkie prace tutaj mamy. To mam przyjemność również posiadać w domu. Także czuję się troszeczkę wyróżniona, bo patrzę w muzeum na pracę Zicha, a sama wiele z tych grafik mam w domu. No po prostu wzruszenie wielkie. Bardzo nam się podobają te ostatnie prace, kiedy on już był naprawdę bardzo chory, ale tak kochał tą swoją wioskę, ten lądek i tam swoje kozy, te swoje kurki i pokazywał to wszystko. Także no, z takim łezką w oku wspominamy go, ale zarazem się cieszymy, bo to był taki pogodny człowiek, mimo że życie tam go trochę dopiekło, ale radości miał w sobie tyle, że mógłby nas tu wszystkich obdarować. Wystawa odbyła się w ramach cyklu Młyn Historii 2013. Można ją zwiedzać do 15 grudnia. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.